Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata kina powoli stają się nową tradycją w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Tym razem w dawnym kinie Znicz pojawił się Lech Majewski, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, a także poeta i malarz. Cykliczne spotkania z ludźmi kina to wspaniała inicjatywa, która cieszy się coraz większą popularnością w naszym mieście. Dzisiaj mamy Lecha Majewskiego. Kilkanaście tygodni temu gościliśmy Krzysztofa Zanussiego i cieszymy się bardzo, ponieważ tutaj okraszamy tą działalność właśnie tego typu wizytami, prelekcjami, co nas bardzo, bardzo cieszy. Chcemy, aby od września już na stałe wpisało się to w cykl spotkań comiesięcznych. Tym bardziej, że mamy czym się pochwalić, czyli projekcje, czyli zbiory filmowe, czyli muzeum kina, mini muzeum kina, które powstanie już od jesieni. W ramach organizowanych spotkań zawsze planowana jest projekcja filmu zaproszonego gościa. Na takich spotkaniach publiczność ma niesamowitą okazję do obcowania właśnie z twórcą filmowym i myślę, że ciekawym punktem spotkań jest fakt, że każdy gość niejako nawiązuje taki bezpośredni kontakt z publicznością. Przed samym spotkaniem i rozmową z Lechem Majewskim mysłowiczanie mieli okazję zobaczyć kultowy film reżysera Angelus. Opowiada on o dziejach zdumiewającego i niezwykłego fenomenu, jakim była janowska gmina okultystyczna działająca na Śląsku w latach 30. i zaraz po wojnie. Reżyser dzięki tej produkcji wpisał się na stałe w tradycję śląską i przedstawił jego kopalniany pejzaż w metafizyczny sposób. Ja go dawno nie widziałem, ale wiem od wielu osób, którzy piszą do mnie, że ten film ciągle działa, jest gdzieś oglądany, szczególnie mocno przeżywają to ziomkowie ze Śląska, gdzieś w Niemczech, we Francji, w różnych miejscach na świecie, gdzie trafili.